Szanowni Państwo, koniec kadencji, czteroletni, ogromna ilość pracy. Udało nam się wiele rzeczy osiągnąć, wiele projektów jest też zainicjowanych. Przede wszystkim projekt 7 hal pneumatycznych, które stoją już na Bielanach. Należy uznać go za sukces. 7 boisk jest zadaszonych, jest całorocznych. Już są złożone dokumenty o kolejne 4 na kolejne lata, więc to będzie się na pewno rozwijało. Na pewno potrzebujemy na Bielanach dużo obiektów. Musi się rozpocząć pełna modernizacja hutnika. To jest absolutnie podstawa i tutaj liczymy, że ten obiekt zostanie przejęty przez dzielnicę, żeby nie zarządzała nim aktywna Warszawa. I najlepiej tak, żeby dzielnica w porozumieniu z klubem prowadziła te prace, dlatego że ileś elementów, które my zgłaszamy wspólnie, niestety są ignorowane i to jest po prostu błąd, bo to użytkownikiem będzie hutnik Warszawa i mieszkańcy naszej dzielnicy, więc w tej kolejności powinno się to odbywać. Jeśli chodzi o kolejne projekty sportowe, to na pewno absolutnym priorytetem jest budowa pływalni. Pływalnia musi powstać na Bielanach, nowa 50-metrowa, najlepiej, żeby połączona z drugą 25-metrową, tak jak to jest choćby na Trojdena, bardzo ciekawe. Tych inwestycji sportowych na pewno jeszcze potrzeba wiele, ale udało nam się de facto zakończyć remonty wszystkich boisk szkolnych do normalnego standardu. Ostatnia szkoła jest w postępowaniu przetargowym, więc mam nadzieję, że uda się tak naprawdę w przyszłym roku już zakończyć się wszystkie prace i Bielany będą miały całkowicie odnowioną i wyremontowaną bazę sportową. Udało nam się choćby w szkole sportowego na Lindego, która jest taką naszą bazą sportową, jedną z najlepszych szkół mistrzostwa sportowego w Polsce, udało się dokończyć remont powierzchni dydaktycznych, budynek A i B są gotowe, jest wyremontowane boisko, ma być jeszcze docieplona bursa i to będzie super nowoczesny obiekt, który będzie na naszej dzielnicy i nie tylko dzielnicy takim przykładem do naśladowania.